kanale Terra for You, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozpakowywaniem paczki z karaczanami szarymi. Tutaj zakleiłem kartką białą moje dane osobowe, no więc możemy zaczynać. Dobra. Dobra. I teraz tutaj. Okej. W paczce powinno się znajdować około 200 karaczanów szarych. Tak mniej więcej centymetr, półtorej centymetra wielkości. Lecz jeszcze znajduje się kilka osobników dorosłych, by można było zacząć hodowlę, i kilka osobników młodych. Dobra, jak widzimy, paczuszka była zapakowana w papierki dla bezpieczniejszego transportu, wentylacja, wszystko. No więc tak, przełóżmy je do terrarium ich. I tutaj właśnie chciałbym się jeszcze was spytać, ponieważ zrobiłem im takie terrarium z akwarium. Tutaj zaraz pokażę je. Terrarium z akwarium. No i tak ono wygląda. Mamy tutaj, tu są jest karma, tu są pojemniki na warzywa. Jeszcze zaraz przyniosę im pojemniczek na wodę. I tu są wytłoczki i rolki toaletowe. No więc zacznijmy przekładać karaczany. Dobra, ściągamy szybę i jedziemy. Karaczany szare wybrałem dlatego, ponieważ bardzo szybko się rozmnażają. Jest jeden z nimi problem. Umieją się wspinać. Więc dlatego, jeżeli mamy akwarium bądź też inny pojemnik na te właśnie owady, na tą karmówkę, musimy mieć zamknięcie, by nam one nie uciekły. Brawo. Jest. Dobra. Zobaczmy, co się tu kryje. Ło, ile ich jest. Jest i są malutkie. Prosiłem właśnie tego pana, którego tam, użytkownika Allegro, od którego właśnie kupowałem je, by dorzucił kilka młodych dla moich pająków. Ponieważ mączniki się nie są zbyt ruchliwe i nie chcą ich jeść. Dobra. Jeść kapusty. O, widać jak zeżarły trochę. Wrzućmy je tu. Właśnie. I mamy też kilka dorosłych. Dobra, sałata. Dorosły karaczan. Ło. Fajne, podobają mi się. Nie umieją latać. Czytałem to, nie umieją latać. O, ile ich tu jest. To masa ich tu jest. Dobra, wyrzućmy je wszystkie. Zobaczcie. Ej, zobacz. Dobra, żaden nie został, żeby mi się tu nie rozplęzły po domu. O, jak widzicie, wychodzą po ściankach. Tu muszę uważać, żeby mi nie zwiały nigdzie. Czas. Zobaczcie. Jest sposób też, by posmarować ścianki jakimś kremem bądź czymś takim tłustym, żeby nie wychodził, ale ja nie chcę się w to bawić, wolę zamknąć je po prostu za szybą. Możecie się pytać, że nie będą miały powietrza, ale codziennie będę im otwierał, jak po powrocie ze szkoły czy coś takiego, jak będę lekcje odrabiał, pod moim nadzorem będę patrzył, czy nie uciekają, i właśnie będę im ten otwierał. Kurde, jak one lezą. Pewnie dlatego, że światło. Nie. Złaście wszystkie po kolei. Jeden z drugim, trzecim. Psik. Ty też. Dobra, te wytłoczki tu. Tą kapustkę damy im tutaj do... Jakim korowodem? Normalnie pociągiem tu lecą. Złaście wszystkie. Dobra. Te wytłoczki ładnie tu jakoś usadowimy z tymi wytłoczkami, złaś. Ty również, get out. Dobra, tą kapustę tu.
okej. Powinny sobie żyć tu spokojnie i rozmnażać się, co najważniejsze. Dobra, ja to zakryję. I zaraz się widzimy, ja im doniosę pokarmów bardziej takich wodnistych, czyli marchewki, jabłka, potem wody im jeszcze przyniosłem, no i chyba tyle. No dobra, jestem już, mam jabłka, takie pocięte i wodę, taką najprostszą. Zobaczycie zaraz, tylko kurde, teraz widzę problem. Jak je będziemy ściągać, jak ich dużo tutaj najdzie. Okej. Teraz spadajcie wszystkie w dół. Jednak chyba będę musiał to te dać posmarować tym, ale no. Tu mamy wodę, czyli taki w słoiczku. I tu jest bandaż, czy tam ta gazik i na to tam woda. Woda z tego mokre, no tam one będą podchodziły i sączyły z tego. Dobra, macie wodę. Ok. I jabłuszka. Jabłuszka to ja wam dam tutaj. Macie, jedzcie sobie. A wy spadajcie. Psik. Skubańce jedne. Okej. Macie, jedzcie. Uk. No dobra, to chyba byłoby na tyle. Jeszcze mam dla was, do was pytanko. Co w takim terrarium dla karaczanów powinno się znaleźć? Bo znajduje się tak. Wyłożone to jest wszystko oczywiście płatkami owsianymi. Plus płatki dla rybek są tutaj. Karma dla psa, dla dorosłego tu jest. Tu są jakieś jabłuszka, tu będzie tak samo, będą w tej zakrętce od słoika będą jakieś warzywa czy też owoce. Tu jest woda, mają wytłoczki. Powietrze wentylować, no to będę im wentylował poprzez właśnie otwieranie tej szyby. No i właśnie tak jak tutaj będę patrzył, żeby mi nie uciekły. I właśnie tutaj mam różne wielkości. Większość to z takich karaczanów 1 cm do 1,5, lecz też zdarzają, jest tu mam kilka dorosłych osobników, jak tutaj jest taki jeden, skrzydlaty już. To właśnie, no i właśnie tak chcę hodowlę sobie założyć, bym po prostu miał mniejsze wydatki na karmówkę dla moich zwierzaków. No, to możecie właśnie mówić, co tam w komentarzach, co jeszcze do tego terrarium muszę dołożyć właśnie dla tych, dla karaczanów szarych. To chyba byłoby na tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Cześć!